Witam wszystkich. Dzisiaj niedziela. Jarmark wielkanocny. Haha, dobre sobie. Jarmark świąteczny w Szwajcarii. Małe miasteczko. Rorschach nad jeziorem Bodeńskim. Wyroby ręczne. Darf ich? Dankeschön. Mają tutaj takie właśnie. Haben Sie das selber gemacht? Ja. Also die Kette. Achso. Ja. Schön. Mają tutaj ładne takie właśnie. Pani tutaj sama robi te wyroby. Wyglądają to na amulety. Oko tygrysa. Kamień bardzo ładny. Bardzo fajne rzeczy. Także takie stoiska mają. Tutaj mamy, o słuchajcie, dzisiaj kataryniarz. Bardzo ładnie. O, tutaj z łódki coś. Tutaj kasztany jadalne. Tak zwane maroni. Banany w czekoladzie, w różnych takich słodkościach. Wszystko. Zobaczmy, co tutaj jest. O, lampy z soli kłodawskiej. Ciekawe, czy wiedzą o tym, że to sól kłodawska. Kamienie różne, 5-6 franków. Kryształ z Maroka. Agaty brazylijskie. Tu w Meksyku też. No ładne rzeczy, bardzo fajne. No i tu proszę ja was, takie ładne serduszka kolorowe, wszystko to, wszystko z kamienia, bardzo ładne rzeczy, naprawdę bardzo ładne. Jest to taki nieduży jarmark. No nie to co na przykład nasz wrocławski. Ale całkiem sympatyczny. Ale całkiem sympatyczny. Zupa domowa, zobaczcie, porcja 6 franków. Jeszcze tutaj. No tak to wygląda. Ładna pogoda dzisiaj się trafiła, słoneczko świeci, wiatru nie ma, całkiem fajnie. Siedzą, piją, lulki palą. Tańce, franki, swawole. O, tutaj nawet kościół katolicki się wystawiał z czymś tam. Tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, tutaj są dwa rodzaje Mikołajów. W ogóle nie wiem jeszcze, o co chodzi. Ja boję się zapytać, dlatego że ten dialekt tutaj szwajcarski jest absolutnie nie do zrozumienia. No mówią też tym językiem literackim, ale rzadko. I też czasami jest trudno, więc mam obawy, że po prostu nie zrozumiem tego. Ale słuchajcie, Mikołaj jest normalnie taki nasz tradycyjny w czerwonym ubraniu, no i drugi, słuchajcie, w czarnym, z czarnymi włosami, z czarną brodą. Także takie dziwolągi. Tutaj mamy taki Schützengarten Bier, to jest browar Schützengarten i tutaj mają taką swoją knajpkę. Choinki, jodła i świerk. Słodycze, słodkości jak to na jarmarku. O, tam w dali podejdziemy bliżej,
karuzela dla dzieci. O, zaraz zobaczymy. No całkiem fajnie wygląda. I takie maluszki, trochę starsze dzieciaki. No fajnie, dzieci to mają zawsze fajną zabawę. No pójdziemy teraz tutaj w dół. I zobaczymy co z tamtej strony. Małe to miasteczko jest, takie powiedziałbym wielkości może Trzebnicy. Także nieduże, ale... No jest to taki tutejszy kurort nadjeziorny, że się tak wyrażę. Szkło pewnie własnej roboty też. Tutaj też jakieś zdrowotne rzeczy. No tam już nic nie ma. Tutaj mamy jeszcze kiełbasy z grilla. Tutaj mamy jakąś kiełbachę też taką curry. Jakieś serki, kiedyś nie ten babcine takie o. Sklepy, no w sklepach nic nie ma. No co tam jest? Też maroni, te kasztany jadalne. Kiełbachy, orzeszki. Co tutaj jeszcze mamy? O, tu są takie fajne rzeczy, słuchajcie, szopki takie. Bardzo ładne rzeczy. Zaraz zobaczymy w jakiej cenie. Grüezi. Darf ich? Ja. Wunderbar, danke schön. Was kostet das? Diese? Ja. Komplett 130. 130, so wie steht, ja? Diese ist toll. So wie sie steht. Okay. Schön. No bardzo ładne tutaj, 130 franków to kosztuje. No w przeliczeniu to mamy 400-520 zł. No nie wiem czy to jest duża cena, ale spójrzcie. Figurki takie plastikowe podejrzewam. Ale ogólnie bardzo ładna rzecz, trochę pracy. Fajnie, tutaj widzę, że ta skóry brzozowe jest zrobiona ta ściana. No całkiem fajnie, sympatycznie. Bardzo ładne. No proszę bardzo. Różne takie ziołowe rzeczy. Zupa z kasztanów, słuchajcie, nawet. Ciekawostka taka. Kosmetyki, typowy jarmark. Czapka, szalik, rękawiczki. No i właściwie obeszliśmy jarmark cały dookoła. O, tam jeszcze w dali orkiestra, pójdziemy zobaczyć tą orkiestrę jak grają. Taka relacja w sumie niespodziewana, ponieważ nie zakładałem, że coś takiego po prostu zrobię tutaj, ale mówię, wezmę kamerę, wyjdę, pofilmujemy trochę. Tu jeszcze jakieś obrączki, pierścionki. Mm.
zobaczcie, cóż to? Tutejszy instrument ludowy. Poczekamy na jeszcze jedną melodię. No długo im coś to schodzi. Przygotowywanie się. Milo! No. Thank you.
Pięknie. Naprawdę bardzo ładnie. No, idziemy dalej. No, w powietrzu unosi się zapach grzanego wina. Tam taka uliczka też. Dalej, ja tam kawałeczek dalej mieszkam. A tymczasem jeszcze, zanim pójdziemy jeszcze na krótki spacerek nad jezioro, jeszcze coś załatwię. Czyżby statek wpływa do portu? No to jeszcze pójdziemy najpierw zobaczyć statek. No jasne. Zurich. Zacumował. O, słuchajcie, czyżby płynął do Lindau? A to ciekawostka. No i tak sobie kursują. Tam widać drugi brzeg. No ładna pogoda, naprawdę dzisiaj wyjątkowo fajnie. Słuchajcie, no wiecie co? Taka okazja. Taka okazja. Dziabnąć się do Lindau i z powrotem. Ciekawe ile to kosztuje. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Ale dowiemy się, ile to trwa, ile kosztuje, czy w tą i z powrotem. Grüezi. Sagen Sie bitte, was kostet der Fahrt? Nach Lindau? Ja. 35 Franken. Und hin und zurück? Hin und zurück. Achso, und wie viel dauern? Ja. Eine Stunde? Zwei? Also wenn es jetzt gleich wieder zurück, eine Stunde bleibt sowieso stehen da hinten. Ja. Und wenn Sie jetzt gleich wieder mit dem nächsten zurückfahren, haben Sie in Lindau eine Stunde Zeit. Mhm. Und dann kommen Sie wieder hier um 17 Uhr. Ach so, wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es bald zwei, viertel vor zwei. Also drei Stunden ungefähr. Ja. Eine Stunde so fahren, ja. Eine Stunde bleiben Pause. Sie in Lindau, eine Stunde zurück. Fahren Sie zurück. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Und um wie viel Uhr ist Abfahrt jetzt? Um 2 Uhr. Um 2, also ja. Ein Viertel. 14 Uhr. 14 Uhr. Also ein Viertel stehen wir da. Ja, 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 ja. Vielleicht. Ah, wenn Sie wollen, ja. Können Sie auch in Lindau länger bleiben. Er kommt nochmals rüber und dann wieder zurück. Nein, dann sind eine Sie Stunde um 8 Uhr wieder hier, wenn Sie länger bleiben. Danke schön, eine Stunde reicht. Ah, ja. Ich rufe meine Kollegen und wir werden wieder gleich. Ja, ja. Das ist super. Ja. Werden wir. Danke. Bitte. No to słuchajcie, 35 franków. Godzinę płyniemy. Godzinę postój. W Lindau i następnie znowu godzina powrót, także jeżeli za 15 minut dokładnie o drugiej statek odpływa, ale no taka okazja, słuchajcie, no dwie strony 35 franków, świetna sprawa, lecę po kolegę, może się wybierze, także to na razie koniec relacji, wrócę na statek, trzymajcie się, cześć.